Hej, cześć! Siemano wam wszystkim, tutaj ja, TheRomanX100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy Wiedźmin 3 Digigon edycja gry roku z modami. Słuchajcie, nadal do dzisiejszego odcinka nie miałem czasu na podkręcanie procesora, ani karty graficznej, ani generalnie niczego. Przed chwilą dosłownie wbiłem na chwilę do BIOSu, włączyłem profil XMP na pamięciach oraz ustawiłem na sztywno 4,5 GHz przy dosyć niskim napięciu, tak więc mam nadzieję, że mi w ogóle nie wywali gry, ale z tym może być różnie. W każdym razie, jeszcze na karcie zmieniłem tylko power limit i temperature limit, żeby po prostu ewentualnie boost ten 3.0 lepiej działał. Co ja chciałem zrobić? Chciałem powłączać z powrotem pierwotne potrzeby, gdyż je wyłączyłem na czas poprzedniej walki, gdyż miałem bardzo nisko wszystko, a nie miałem jak zjeść ani się napić, tak więc teraz to zrobię, zanim zdążę zginąć, mam nadzieję. I za chwilę jeszcze sobie przeczekamy tutaj niestety, bo jesteśmy zmęczeni. Co jest oczywiście teraz w pizu nierealistyczne, ale cóż. Tris już na nas tam czeka przy ciele Mengego zapewne. A my musimy pójść i z nią pogadać, ale to tak jak mówię, za chwilę, na razie sobie przemedytujemy. Także mam odpalone na drugim monitorze temperatury procesora, bo chcę je monitorować. Zobaczyć jak przy takim napięciu, przy Adaptive Mode też, będzie właśnie podczas grania z temperaturą. Dlatego, że specjalnie wziąłem Adaptive Mode, żeby mi w razie czego właśnie nie wywaliło gry. Chociaż tak jest oczywiście szansa, że może mi ją trochę gdzieś tam wywalić, w sensie cały system, ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. W każdym razie chodźmy i pogadajmy z Triss Merigold. Zobaczmy, co nam ciekawego powie. To już chyba wszyscy. Mało brakowało. Co się stało? Myślałam, że Menga połknął haczyk. Połknął, do czasu kiedy spytałem o skarb. Geralt, przecież mówiliśmy, że... Ach. Zresztą mniejsza z tym. Może chociaż znajdziemy jakieś papiery, w których jest wzmianka o Jaskrze. Przeszukam go, a ty się tu rozejrzyj. Zacznij od biurka. No okej, jak widzicie, tam trochę jej ręka niezbyt dobrze wygląda. Mam przeszukać jego biuro i zacząć od biurka, tak więc chodźmy. Tu w ogóle chyba leży jego ciało. Zresztą nie wiem, ale podniosę, albo i nie podniosę, bo muszę teraz wyrzucić coś. Z ekwipunku wyrzucimy, no nie to, bo to taka pamiątka trochę. A wyrzucimy jakąś dupokuszę. Tak samo tą dupokuszę, niepotrzebna nam. Dobra, zobaczmy co tu miał ciekawego. Miejmy nadzieję, że coś o Jaskrze. List od Kaleba Mengego. Kaleb, mam nowe instrukcje w sprawie organizacji następnych egzekucji. Okej, miał się gdzieś spotkać? Nie, zostaw świętą księgę w skrytce. Okej, no spoko. List od Dudu, to chyba było wcześniej, i własność Kaleba Mengego, jakaś święta jego księga. Okej, czyli to co mam tam gdzieś włożyć. Także zobaczmy. Znalazłaś coś? W kieszeni ma tylko klucz do drzwi, weź go. Zapaskiem nic, ale... Czekaj, coś jest w podszewce. No i? Kluczyk do sejfu. Masz. Przekaż Dijkstrze z pozdrowieniami. Ja z kolei znalazłem list do Mengego. Od kogoś ważnego. Chyba szpiega. Szpiega? Sama zobacz. Skrzynki kontaktowe, sygnały... Rzeczywiście. Śmierdzi wywiadem na kilometr. Może ten agent wie coś o Jaskrze? Stawiam, że tak. Tylko jak go dorwać? List mówi, jak zaaranżować spotkanie, ale ani słowa, gdzie ma się odbyć. Może Dijkstra nam pomoże? On wie wszystko. Wszystko? Chyba trochę przesadzasz. Nie jestem pewna. Kluczyk do sejfu, ale bez adresu. Nie wiem, czy Dijkstra się tym zadowoli. Cóż, może chociaż jego zbiry nie połamią nam nóg za niewywiązanie się z umowy. Słowem, szklanka jest do połowy pełna? Mam nadzieję, że jest w niej coś mocnego. Dobra, nic tu więcej nie znajdziemy. Zbierajmy się. Chętnie. Tylko może nie przez główne wejście.
No dobra, tak więc będziemy musieli się jeszcze wydostać tutaj z koszar łowców. Tak więc chodźmy, musimy znaleźć jakieś przejście. Może tędy jakoś wyjdziemy. Zobaczmy, bo dostaliśmy jakiś klucz, ale nie, bo to miał być klucz do skarbu Roivena. Tu w ogóle mamy list gończy za Filipa Wildheart. Wiedźma i nekromantka. Znaczy, może i nekromancją coś tam się kiedyś coś... Jezus Maria, Triss, rzuciłem w ciebie petardą. Ups, nie to... Niekoniecznie to chciałem zrobić. Dobrze, że nie rzuciłem gdzieś tutaj w dół, bo by tu nieźle jebło. Mam te wybuchające beczki. Triss, biegniesz za mną, moja droga? Chyba ty znalazłeś lepszą drogę i chcesz mi to usilnie pokazać. Czyż nie, na górze jesteś. Triss, czemu się zatrzymałaś w miejscu? Już przeszło? Tak, już. Idziesz za mną? Chodź. Wydaje mi się, że to było gdzieś tutaj. Chyba przez te drzwi będziemy mieli przejść. Albo i nie, bo tu nie ma drzwi. Dafuk. Ja szczerze nie pamiętam, jak stąd trzeba było wyjść. Ale zaraz coś może znajdziemy. Tutaj chyba po murze musimy przejść. Albo i nie? No nic, dobra. Bo tak. Tu mamy główne wejście, to tędy raczej nie. Jestem głupi i nie pamiętam niestety. Tędy? Tędy też nie przejdę. Ej, serio, jestem głupi i nie pamiętam, jak się stąd wychodziło inaczej. Tylko nie wiem, dlaczego jestem na tyle głupi, żeby tego nie pamiętać. Hem. No wydaje mi się, że może jednak... No nie tędy, bo tu zamknięte. No trochę lipa, bo nie pamiętam. Da fuck, w życiu nie miałem tutaj takich problemów. O chuj chodzi. Tędy może? Nie, no to też zamknięte. Tu mamy jakieś stoły. Triss, weź na mnie pomóż, bo ja nie pamiętam. What the fuck? Czekajcie, no. Nic mi wiedźmińskie zmysły nie powiedzą? No chyba nie. Jeju, nie pamiętam. Może jednak trzeba było wejść tutaj na mury? Ale nie, no chyba też nie. Hem. No musimy przejść, że tak powiem, chyba że wait. Bo tam było wyjście, wait. Dobra, już chyba wiem jak. Tędy i tu, o właśnie, tu jest przejście za drugą stronę tej bramy. I tędy będzie można szybko wyjść, no tak. Dobra, już chyba wszystko wiem. Też tutaj chyba nie, tu jest tylko drabina jakaś. Ale tu mamy przejście na tyły. I wchodzimy gdzieś tutaj. Okej, okay. Triss, widzę, tu weszło normalnie drzwiami, czyli dychanie to. Ej, ja naprawdę jestem głupi i nie pamiętam, jak się stąd wychodziło inaczej. Da fuck? No bo na pewno nie możemy wyjść przez główne te... Przez główną bramę, bez przesady. Czy coś mi się tu na czerwono zaświeciło, czy mi się wydawało? Mi się wydawało, ale miałem przez chwilę wrażenie, że coś mi się na czerwono zaświeciło. No to mamy problem generalnie, bo nie wiem. Da fuck. Tam gdzieś niby mam szukać, ale... Ale gdzie? What the hell? Jezu, muszę sobie spróbować przypomnieć, jak się stąd wychodziło, bo naprawdę nie pamiętam. No jakby... Ja pierdolę, czemu mi wcześniej nie chciał użyć klucza, serio? No dobra, chodźmy dalej. Nieważne, tego nie było. Udajmy, że tego nie było. Tu się rozdzielmy. Ale najpierw trzeba puścić tę budę z dymem. Racja. Zostawiliśmy tu za dużo śladów. Tak. A poza tym muszę się wyładować. Słuchaj, jest jeszcze jedna rzecz, o której bym chciała z tobą porozmawiać, ale nie tu i na pewno nie teraz. Przyjdź do mnie, jak będziesz mógł. A teraz... Teraz już stąd chodźmy. No dobra, to pokaż fajerwerki, Triss. Trzeba to zdecydowanie puścić z dymem. Także poczekamy chwilę, aż ono to spali. A my będziemy musieli jakoś stąd inaczej wyjść. Ona się zapewne teleportuje. Przynajmniej tak mi się wydaje, z tego co pamiętam. No nic, dobra. Poczekajmy jeszcze chwilę, aż ona skończy tutaj podpalać. Popatrzymy się, jak będzie płonąć to miejsce. Pełne złych ludzi, bardzo złych ludzi. To powinno wystarczyć. Zbieram się stąd. I ty powinieneś zrobić to samo.
Mhm, ale nie przez teleport. Bywaj, Triss. No, a tak jak mówię, my się wydostaniemy tędy, bo ten element już pamiętam, że trzeba było przejść tędy. Tak więc już chodźmy. No, skacz, Geralt, skacz. No i dobra, powiedz, Dixie, czego się dowiedziałeś. Okej, okay, aha, i tu mamy wyłom w murze, który możemy sobie rozwalić Ardem. I dzięki temu wychodzimy. Hola, pan Roywen prosi na słowo. Naprawdę zrobił się niecierpliwy. Co? Nic, już idziemy. No i widzę, że Dijkstra sam po nas przyszedł. Co jest w sumie dobrze, bo nie będziemy musieli biegać. Kogo ja widzę? Geralt z Rivii. Przestaniesz za mną kiedyś łazić? Jak tylko powiesz, gdzie jest mój skarb. Nie przypadliśmy sobie z Mengem do gustu. Jak bardzo? Bardzo. To by tłumaczyło pożar w koszarach. Mam nadzieję, że mój skarb nie płonie tam razem z łowcami. Nie. Twoje pieniądze są w Kowirskim Banku, a to klucz do skarbca, w którym zostały zdeponowane. No, no. Gdybym miał warsztat grawerski, przyznałbym ci medal. Tylko tyle masz do powiedzenia? Żadnej soczystej puenty? Błyskotliwego żarciku? Chcesz żarciku? No to ci opowiem. Gotowy? Okłamałeś mnie. Co? Od początku wiedziałeś, kto obrabował mój skarbiec, ale nie byłeś łaskaw się tą wiedzą podzielić. Nie byłem łaskaw, ale byłem za to łaskaw pomóc ci ze skarbem, więc nie histeryzuj. Ja nie żartuję, Geralt. Nadużyłeś mojego zaufania. Jakoś to przeżyję. Tym razem jeszcze tak. No dobrze, pora wyrównać rachunki. To groźba? Wręcz przeciwnie. Pomogłeś mi, więc należy ci się nagroda. Mimo wszystko. Zakładam, że nadal nie wiesz, co z Jaskrem. Nie, ale wpadłem na trop kogoś, kto może wiedzieć. Jakiegoś szpiega, zdaje się. Podpisuje się Jamurlak. Problem w tym, że w liście od niego jest mowa tylko o tym, jak zaaranżować spotkanie. Ale ani słowa gdzie. Zrujnowany dom na Zamurzu. Daj sygnał, a przyjdzie tego samego dnia, tuż przed północą. Nie powinienem może pytać, ale Dijkstra do cholery, skąd ty to wszystko wiesz? Odczytuję z lotu ptaków. Męczący jest ten twój sarkazm, wiesz? Mam gorsze cechy. Wierz mi. A na koniec uniżona prośba. Nigdy więcej nie próbuj mnie oszukać. Nigdy. Oj tam, drobne oszustwo, jeszcze nigdy nikomu chyba na złe nie wyszło. Także no. W każdym razie, to zadanie prawie skończyliśmy, co ciekawe jeszcze nie. A to dziwne. Skarb hrabiego Roywena. No spoko. Nie wiem, czy szczerze chcę to kontynuować. No ale chyba tak, jak już tak się zajęliśmy tym, spotkajmy się ze szpiegiem w umówionym miejscu, tylko wpierw musimy dać mu sygnał, że w ogóle ktoś chce się z nim spotkać. Zapewne będzie myślał, że to Menge, a przyjdziemy my. Także no. Chodźmy do jakiejś tam kapliczki, chyba przy kapliczce mieliśmy zostawić, z tego co pamiętam. Przynajmniej tak mi się wydaje. A później może pójdziemy zagrać w Gwinta w sumie, jak skończymy to zadanie, bo nie wiem, czy teraz skończymy, czy teraz nie skończymy. Nie jestem pewien, nie pamiętam jak długo i jak bardzo jest rozbudowane to zadanie, bo w sumie już właściwą część, czyli odnalezienie skarbu, ogarnęliśmy. Gorzej z odnalezieniem Jaskra, co się w sumie trochę z tym łączy. A co ciekawe, tu mamy jakieś zadanie, tak więc chodźmy, a nie, to nie jest zadanie, tylko to jest, są zbugowane ikonki, prawda? Myślałem, że to zadanie, ale w sumie no tak, nie byłoby zadania z tego, z dodatku tutaj. Następne zadanie zaraz. Wydaje mi się, że to jest błąd, bo raczej tam nie zaczniemy serca z kamienia. Czy tam serc z kamienia. W sumie chyba powinno się odmieniać. W każdym razie, no, idziemy gdzieś już tutaj niedaleko. Panowie raczej mnie tutaj wpuszczą, prawda? Tak, wpuszczą, bo tu jacyś żebracy są.
No dobra, zobaczmy. Gdzieś tu powinna być jakaś skrytka. Tyle, że nie widać jej tutaj. Skrytka, o której była mowa. Dałem umówiony znak. Szpieg powinien pojawić się na Zamurzu przed północą. No dobra, tak więc teraz mamy się stawić w umówionym miejscu północy. Wybaczcie, że mi się dzisiaj coś język plącze. Napijmy się wody. Czy mi się już woda skończyła? Serio? To nie dobrze, jeżeli mi się skończyła. Nie została mi jedna butelka, trochę mało. A także dobrze byłoby w sumie coś kupić. Zastanawiam się, gdzie to będzie najlepiej zrobić. No tu mamy targ, tak więc zobaczmy, czy może będziesz miał pan jedzenie. Najlepszy skład towarów w Nowigradzie. Proszę się nie pchać, dla każdego starczy. Przecież się nie pcham. I bardzo dobrze. Kultura osobista ponad wszystko. Zobaczmy. Okej, niestety pan nie ma, ale możemy kupić za to cebulę. Cebulę kupię, bo cebula jest spoko. I czemu ona nic nie kosztuje? Coś się zbugowało, bo wszystko... A nie. Czemu on to za darmo sprzedaje? Nie wiem, ale jak dają, to biorę. What the hell? Bywaj. Ciekawie, i widzę, gdzieś mi temperatura na jednym rdzeniu podskoczyła do 93 stopni. Zdecydowanie ten adaptiv przesadza. Wstawił napięcie na 1,295 V, boże, dużo. Szczególnie przy mojej sztuce, niestety moja sztuka ma chujową pastę pod IHS-em. I troszeczkę to jednak boli, taka temperatura. Także zdecydowanie będę musiał zmienić na override ten mode. Ewentualnie na adaptive mode, zobaczymy. W sensie na offside mode, o tak, o to chciałem powiedzieć. Ale pewnie się skończy na override'zie po prostu. Też zobaczymy, bo jednak offset jest dużo, dużo lepszy, bo zrzuca napięcia wtedy, kiedy nie są one potrzebne. A jednak wolałbym, żeby mi się procesor ciągle nie grzał w okolicach 80 stopni, bo raczej to nie będzie dla niego zdrowe. No i zobaczymy. Staw się w umówionym miejscu o północy. To jest gdzieś po drugiej stronie. Tutaj, kurczę, będziemy musieli przepłynąć niestety, bo źle poszedłem. Moglibyśmy tą kontrabandę wyłowić, ale nie za bardzo mi się szczerze chce. Tak więc sobie darujemy. A, i tak musimy przeczekać do północy. No dobra, z tego co pamiętam, to tutaj Geralt sam, że tak powiem, przeczeka. Po prostu odpali się animacja i przeczekamy, wydaje mi się. Czemu są drzwi otwarte? Nie mam tego pojęcia. Wystarczy tylko się schować i poczekać. No to się chowamy. Najlepsze miejsce, żeby się ukryć. Klasyka. No tak jak mówię, Geralt sam chyba przeczeka. Przeczeka czy nie przeczeka? Ha, muszę się po prostu przemedytować. Dobra. To w takim razie Geralt uklęknij. No i czekamy. No to ognisko wcale nas nie będzie zdradzać. Wcale, naprawdę, gro. W ogóle. A dobra, kto byś nie przyjmował. Czekamy na północ. Jeszcze godzina i powinno wejść. Tak jest. Tris, skąd wiedziałaś, że... Aha, Dijkstra ci powiedział, co? Zgadza się. A ja miałam ochotę doprowadzić tę sprawę do końca. Świetne miejsce na schadzkę. Zerwany sufit, grzyb na ścianach, w kącie mysie bobki. Usta same składają się do... Ciii, idzie, schowaj się. Jest niedysponowany. Bardzo niedysponowany. Nie wiem, kim jesteście, ale wpadliście właśnie w gówno. Po szyję. Ty tkwisz w głębszym, zapewniam cię. Ale możesz z niego wyjść, jeśli odpowiesz na nasze pytania. Odpowiem na każde tak samo. Pierdol się. Nie mówi się tak do damy. Do damy nie, ale do wiedźmy można. Można, ale nie polecam. Zmądrzałeś?
Nie pierdol się! Wytrzymam! Pewnie, że tak! Dopiero się rozgrzewam! Nie myślisz, że bardziej nie może boleć? Otóż może! Już! Już! To ja. Będziesz mówić? Tak! Będę! Będę! Tylko powiedzcie wreszcie, na jaki kurwa temat! Z czystej ciekawości. Dla kogo pracujesz? Nie powiem! Nie ma mowy! Jesteś pewien? Radowid! Pracuję dla Radowida! Co Radowid chciał osiągnąć za pomocą Mengego? Oczyścić sobie przedpole. No tak. Łatwiej będzie zająć miasto, kiedy znikną stąd czarodzieje. Sukinsyn zapłaci za to. Szukamy Jaskra. Wiem, że wpadł w ręce Mengego. To... O co wam chodziło? O pieprzonego Winstrela? Nie mogliście od razu powiedzieć, zamiast pierdolić mi magią we łbie? Dla takiej płotki? Nie wierzę. Do rzeczy. Jaskier jest na Wyspie Świątynnej. W więzieniu pod świątynią. Menge zaplanował dla niego pokazową egzekucję w Oxenfurcie. Obawiam się, że ten jego występ trzeba będzie odwołać. Jak wyciągnąć Jaskra na wolność? Z wyspy wraca się tylko i wyłącznie na rozkaz Mengego. Wydany we własnej osobie. Zaraza. Poradzimy sobie. Mam pomysł. Potem ci opowiem. Wystarczy. Wiemy, co chcieliśmy wiedzieć. Cieszę się niezmiernie. Rozumiem, że w takim razie zapomnimy o tym przykrym incydencie i... Nie tak szybko. Wiem, za dużo widział. Ale jak to? Przecież ja wam... Ja nic nikomu... Albo zginie, albo pozbawię go pamięci. Wyczyść mu pamięć. Ale pomogłem przecież! Pomogłem! To nie takie straszne, daję słowo. Cesle Angef. Jak się czujesz? Podle. Okropnie parszywie. Mogłabym tak jeszcze długo, ale chcę stąd jak najszybciej wyjść. Umyć się i... upić. Może cię odprowadzę? Nie dziś, Geralt. Nie dziś. Ale... jest jeszcze jedna rzecz, o której chcę z tobą porozmawiać. Wpadnij do mnie za jakiś czas. Menge nie żyje, ale moje kłopoty się nie skończyły. Mówiłaś, że masz jakiś pomysł, jak uwolnić Jaskra. Tak. Wiemy, że ma być przewieziony z wyspy do Oxenfurtu na osobisty rozkaz Mengego, prawda? Zgadza się i w tym tkwi problem. Menge nie żyje, więc... O tym wiemy tylko my. Mógł przecież uciec z pożaru. Może też więc wrócić. On albo ktoś bardzo, bardzo do niego podobny. Doppler? Zgadza się. Myślałam o twoim znajomym, Dudu Biberwelcie. Tym, co podszywał się pod kupca Niziołka. Jaskier mówił, że był bardziej przekonujący niż oryginał. Do tego stopnia, że Vivaldi dał mu pożyczkę na parę tysięcy koron bez mrugnięcia okiem. Tak, tyle, że on się ukrywa. Może Priscilla będzie wiedzieć coś więcej. Trzymam kciuki. No dobra, tak więc czegoś tam się dowiedzieliśmy, na pewno. Jaskier jest na Wyspie Świątynnej, tylko że łatwo z tej Wyspy Świątynnej go nie wydostaniemy. Jako, że Menge nie żyje, to nie mamy za bardzo osoby, która mogłaby wydać rozkaz, żeby Jaskra stamtąd uwolnić. Ale tak jak tutaj Triss wpadła na pomysł, żeby wykorzystać do tego celu Dopplera, niestety naszego znajomego Dopplera nie wiemy, gdzie on jest tak naprawdę. I mamy się zapytać o to Priscilli i... To jest nadal, co ciekawe, kontynuacja tego samego questa, on się nie zakończył, dalej ma taki sam tytuł, czyli Scarp Ravena i on będzie miał chyba taki sam tytuł do czasu, aż nie znajdziemy
aż nie znajdziemy właśnie Jaskra, wydaje mi się. No ale cóż, myślę, że teraz już zajmiemy się czymś innym, bo nie ma sensu ciągle robić tego samego zadania. Trzeba będzie się zająć tymi gangami Nowigradu, tylko że to też trzeba dobrze, mówię, rozwiązać, żeby najpierw zbadać te miejsca, a później się tam wpieprzyć razem z krasnoludami, tak żeby to zadanie nie było anulowane. Po prostu. Tak więc cóż, myślę, że teraz pójdziemy może do Triss, w sumie możemy pójść, kwestia życia i śmierci, nowe zadanie dodatkowe. Ewentualnie zagramy może w karty z Dijkstrą i myślę, że to będzie najlepsze. Nie wiem, czemu muzyka w tle nie gra. Mam nadzieję, że to się zaraz zmieni, bo tak trochę sucho, że tak powiem. I akurat zdążymy w tym odcinku jeszcze zagrać właśnie w Gwinta i na tym zapewne ten odcinek zakończymy. Tak więc chodźmy, przeniesiemy się od razu na most Świętego Grzegorza, stamtąd będzie w miarę blisko do łaźni. Chociaż będziemy musieli w sumie zejść niżej, nie wiem, czy od rynku nie byłoby szybciej. Chociaż to pewnie jest ta sama droga. Zresztą zobaczymy, bo tam jest troszeczkę na wzgórzu ten most, gdzie się łączy właśnie z Wyspą Świątynną. I tam jest niedaleko sklep Percivala Schottenbacha. Będziemy musieli, tak jak mówię, tędy zejść, bo łaźnie są tam pod nami. Generalnie, tak więc musimy się chwilę przebiec, żeby się tam dostać. Raczej lepiej nie zaskakiwać, bo raczej by się to dobrze nie skończyło. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jezu, czemu dziewczynki chcą zostać wiedźminkami? Ja rozumiem, że Ciri w ogóle, ale bez przesady, nagle się kurde tak odpaliły, że masakra. Wow, dobra, to było głupie, ale na szczęście przeżyłem, okej. No spoko. Tak więc, tak jak mówię, chodźmy, pogadamy z panem Roivenem. I zobaczymy, czy uda nam się wygrać w Gwinta z nim, bo podobno dobry gracz. I też ciekawy jestem, jaką kartę od niego wygramy. Czemu znowu... Ojejku, niekoniecznie chciałem pić jaskółkę. Bardziej chciałem się wody napić. Nie wiem, czemu znowu mi tak pragnienie urosło, ale dobra. Pogadajmy z DX, bo najpierw mu się odlejemy w jego gabinecie na środku. Może być! On się nie przyjmuje tak, więc jebać. Okej. No i dobra. Tak więc chodźmy i pogadajmy z nim. Masz chwilę? Mam. Czego chcesz? Grywasz czasami w Gwinta? Grywam. Gwint przypomina politykę, jest tylko uczciwszy. Masz ochotę na partyjkę ze starym mistrzem? No to zagrajmy. No to grajmy i zobaczmy, jak nam pójdzie. Coś nam nowego się tutaj dodało? Chyba nie bardzo, tak więc lecimy po prostu. W sumie może ten manekin sobie jeszcze jeden wrzucę, czemu nie? Myślę, że się może przydać na rzucanie szpiegów czy coś. Pożoga Dijkstra, o patrz, rzucę samego ciebie. On pewnie rzuci Geralta czy coś, tak więc nic nadzwyczajnego w tej grze. Wymieńmy sobie tą panią i tą panią. No i tak se, szczerze. I ja zaczynam także od razu. Pan Dijkstra, jak to czytają w audiobooku. Nie wiem, czemu tak właśnie przyciągają jego imię w audiobookach. Dla mnie to jest dziwne, okej, on mi odda, no to ja mu zaraz też oddam tego Dijkstra. A, tylko on najpierw musi go rzucić, ups. W sumie wiecie, co spasuje. Zobaczymy, co bot zrobi, bo może go w kropkę trochę. Może nie będzie wiedział, co zrobić. Będzie wiedział, co zrobić. Co ciekawe, nie rzucił Dijkstry, czy jednak bot trochę myśli. No spoko. A, i on ma królestwa, ups. To on sobie dobierze kartę. No w sumie trochę źle, ale dobra. Ruch przeciwnika. Czyżby teraz rzucił Dijkstry? Nie, Yennefer. Wow, bot mnie zaskakuje, szczerze. Myślałem, że zagra inaczej. Tego, że się nie spodziewał. No ale dobra, to nic. Poradzimy sobie i z tym. A zaczniemy od Zygfryda z Denel. Czemu nie? O właśnie, teraz Sigismund Dijkstra. Tak więc weźmy go sobie z powrotem do ręki od razu. On sobie weźmie tego pana, no spoko. Tak więc Dijkstra. Może nam się trafi Stannis. No nie trafił nam się Stannis, w ogóle słabo mi się karty dobrały. Ma Jana Natalisa, czyli zapewne Jana Natalisa od niego wygramy, wydaje mi się. Jest taka bardzo duża szansa generalnie, że to właśnie Jan Natalis będzie. No dobra. Trochę mam mało punktów, szczerze. Także chyba zacznę rzucać te oblężnicze jednostki. Okej. W sumie pożoga byłaby teraz całkiem skuteczna, ale poczekajmy może jeszcze. Może rzucić coś jeszcze za 4 na przykład. Róg dowódcy.
Ciekawie. Dobra, ja chyba użyję tej pożogi, bo lepszego momentu nie będzie. Okej, okay. Dzięki temu już wygrywamy. O. No to się wymieniliśmy pożogami. Boże, bot mnie zaskakuje, naprawdę, bot mnie zaskakuje. Tym, jak on tutaj sobie poczyna ze mną. Okej. Okay. No dobra, udało nam się wygrać, ale takie trochę prusowe to zwycięstwo, szczerze. No dobra, i tak nie powinien mieć problemu z wygraniem tego. O, Yennefer jeszcze bardzo dobrze, przyda się. Ja zaczynam, zaczniemy od tego może pana. Później, o, Estera Tyssen. Dzień dobry panu. To możliwe, że Estarada wygramy, zobaczymy. To jest dobre pytanie, co wygramy, bo szczerze nie wiem. Okej, okay, balista. Teraz tak, przywrócimy sobie w same jednostki oblężnicze, myślę. Nawet nie myślę, tak będzie trzeba na pewno zrobić. Bo tam mamy największy potencjał, tylko że nie... A nie, on ma inną kartę. Nie wiem, jak on ma kartę, co ona robi, ale mało mnie to szczerze obchodzi. I tak, rezujemy sobie tych tutaj. Zaraz rzucimy tego jeszcze jednego pana. No, gdyby on miał tą kartę dowódcy, co ja, to mógłbym się zacząć bać, ale oczywiście ja też ją mam, tak więc no, nie boję się. Raczej to wygramy, co ja mówię, na 100% to wygramy. Tym bardziej, że mu została... czyste niebo, no dobra. Okej, okay, i sposował. Nie rzucił nawet tego dowódcy, tak więc nawet nadal nie wiem, co on robił. Tu sobie rzucimy tego. I jeszcze to sobie rzucimy tu. No i bardzo ładnie wygraliśmy od Dijkstry jakąś fajną kartę, mam nadzieję. Nieźle. Widzę, że brakuje ci w talii Estarada Tyssena. Przyjmij go, proszę. Dzięki. Znasz jeszcze kogoś, kogo mógłbym ograć? Mógłbyś spróbować zagrać z jednym elfem. Ma wyśmienitą kartę. Znajdziesz go nieopodal miasta. Tam, gdzie obozują niedobitki Komanda Skojatel. No proszę, czyli jakiś elf ze Skojatel. Również grywa w Gwinta, jest w tym dobrym. I także wygraliśmy Estarada Tyssena, tak więc nie jest źle. Tak czy siak, ten odcinek będziemy już kończyć, tak więc mam nadzieję, że on wam się podał. W kolejnym odcinku zajmiemy się być może tymi gangami Nowigradu, nawet podejrzewam, że na pewno, bo dobrze byłoby to zrobić, zanim nam przeleci na to level. Tak czy siak, w tym filmie to by było na tyle, tak więc jeszcze raz mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć. In my head. Yeah.